Hola señores, señoras i señoritas. Dzisiaj sobie popracujemy nad zadaniem ze zbioru zadań. Jest to zbiór zadań maturalnych, zadanie 62, takie sobie wylosowałem. No i zaczniemy od części pierwszej, czyli szukania liczby najmniejszej i największej. No banalne zadanie. Jest tu pewna pułapka, to znaczy pułapka taka myślowa. No bo jest napisane, że są to liczby ósemkowe. Ale jak się za chwilę okaże, to zupełnie nie musimy zwracać uwagi na to, że są ósemkowe. Czyli przeczytajcie sobie, jaka jest, treść, jaka jest treść zadania. Zadanie mówi, że mamy dwa pliki: liczby 1 i liczby 2. Ale jak zajrzymy do zadania, no to w tym zadaniu tylko liczby 1 są używane. Dopiero w następnych są liczby 2. Więc mamy plik liczby 1. Mamy tam tysiąc liczb całkowitych dodatnich. To jest ważne, że dodatnie, bo za chwilę przy szukaniu maksimum i minimum to będzie ważne. No i są to liczby zapisane ósemkowo, maksymalnie sześciocyfrowe. To też nam będzie przydatne. No i jest napisane, że program mamy napisać, który do pliku wyniki txt podaje wyniki zadań. Jakich zadań? No zadanie 6.1.2, 6.1, przepraszam, 6.2.1, czyli znajdź najmniejszą i największą liczbę. I teraz tu na początek chciałbym omówić ten w zasadzie banalny algorytm szukania największej i najmniejszej liczby. Potem sobie wczytamy z pliku te liczby, no i potem na nich ten algorytm zastosujemy. Natomiast zastanówmy się, co by było, gdybyśmy mieli znaleźć największą na przykład osobę w szkole. I ta osoba, no mamy dużą szkołę. No tu jest akurat na tysiąc liczb, ale powiedzmy, że mamy nawet milion tych osób. Mamy największego Polaka znaleźć. 38 milionów sakiem, prawda? No i idziemy, szukamy tego największego. Jak to znaleźć? No na razie sobie zakładam, że największy Polak ma na przykład wzrost 0. No wiadomo, że wzrost jest dodatni, tak jak tu w zadaniu, gdzie liczby są dodatnie, czyli nie znajdę Polaka, który ma wzrost mniejszy niż 0. Czyli zakładam, że największy wzrost w Polsce to jest 0. No i idę po wszystkich sąsiadach po kolei. Jeżeli znajdę tylko większego, to zapamiętuję jego wzrost. Czyli idę, idę, sąsiad pierwszy, ile masz wzrostu? Metr 50. Ok, zapomniałem 0 i pamiętam sobie 150, to jest ten największy Polak. Idę do następnego, ile masz wzrostu? 140. A to nie, to dalej pamiętam tego 150. Idę do następnego, ile masz wzrostu? 153. O, już więcej, czyli teraz pamiętam, że 153. Idę do następnego. 172. O, 172, czyli ty jesteś tym największym Polakiem, jak na razie. Następny 165, a nie, pamiętam 172, czyli 165 nie jest od niego większy. No i tak przechodzę sobie, o ile mi to dużo czasu zajmie, no jasne, bo muszę przejść po wszystkich tych Polakach, ale jestem w stanie znaleźć największego, pamiętając tylko jednego, tego, który mi się trafił największy. Jeżeli chodzi o najmniejszych, to dokładnie tak samo. Tylko teraz muszę założyć, że ten na razie ten najmniejszy, to jest taki, że żaden z nich nie będzie większy, że, że na, pewno, na pewno już to już jest liczba, która jest największa ze wszystkich możliwych. Czyli na przykład 3 metry. Tak? Zakładam, że 3 metry, no bo nie będzie Polaka większego niż 3 metry. No więc zakładam, że ten 3 metrowy to jest ten najmniejszy. No, i idę do sąsiada, pytam, ileż ty masz? No, 2,20 m. A, ok, czyli mniej niż te założone 3 metry. No to zmniejszam do 2,20 Idę do następnego, ile masz? 2,50 No nie, no pamiętam 2,20 bo już był mniejszy. Idę do następnego, met 80. O, jesteś mniejszy. To zapamiętam do met 80. Następny, met 83. No nie, dalej pamiętam met 80, bo on jest najmniejszy. No i w ten sposób dochodzę, dochodzę, dochodzę i przejdę przez wszystkich Polaków i albo zmieniam to co zapamiętałem, albo nie, albo zostawiam zapamiętane to co jest. Czyli tą zasadę będziemy stosować w tym zadaniu, gdzie będziemy mieli znaleźć najmniejszą i największą liczbę z pliku. Czyli zadanie sprowadza się do tego: odczytaj po kolei z pliku kawałeczek po kawałku. Następnie, jeżeli to jest większe od za, założonego maxa to zamień, to zapamiętaj to nowe odczytane z pliku. Albo jeżeli jest mniejsze od założonego minimum, no to wtedy zapamiętaj już to nowe mniejsze. No i cały algorytm w ten sposób opisany słownie, za chwilę spróbujemy sobie zaimplementować w językach maturalnych, czyli w Pythonie, w Javie i C++. Zacznę od Pythona, bo on tutaj chyba będzie najbardziej elastyczny i najszybszy, i najwygodniejszy do tego, a potem będę to rozbudowywał o te elementy jawowe i c++, c. No to lecimy. A w międzyczasie, zachęcam oczywiście. No, jestem już tutaj w edytorze mu. To nie jest co prawda edytor maturalny, ale w nim mi się szybko pisze, do algorytmu maturalnego wystarczy, a jeżeli będziecie to pisać w maturalnym PyCharmie, żadna różnica. No i tak jak mówiłem, muszę zacząć od odczytania tego z pliku. Właśnie, jak wygląda plik? Może się przełączę na chwilę na pliki. Liczby 1, txt. Tak wygląda. Są tu liczby. Gdyby nam ktoś nie powiedział, że to są liczby ósemkowe w zadaniu, no to w zasadzie moglibyśmy nawet nie zauważyć, bo liczby ósemkowe to są takie, które mają cyfry od 0 do 7. No i jeżeli chodzi o tę część zadania, gdzie porównujemy mniejszy i większy w ramach wszystkich ósemkowych, no to zasada jest dokładnie ta sama, co, co, co dla liczb dziesiętnych. Ja mogę w ogóle zapomnieć, że to są liczby ósemkowe, w tym nie muszę się tym przejmować w pierwszym zadaniu. Biorę pierwszy. Aha, jest większy od zera założonego na początku, czyli to będzie mój nowy max. Następny, no nie będzie nowy max. Nie będzie nowy max. No akurat tutaj jest duży, du, dosyć duża liczba na górze. I minimum, założę jakiś minimum. No właśnie, muszę wymyślić za chwilę jakie minimum i sprawdzać od niego. Z maksem jest prościej, bo zakładam, że zero. Więc zróbmy to najpierw z maksem. No tak, więc muszę plik, czyli muszę zapisać sobie, Plik 1, no i ścieżkę do tego pliku. Gdzie ja go mam? Jak tu zauważyliście, mam go w takim miejscu wgranym. To sobie przekopiuję tutaj i to jest ścieżka do tego pliku. No ja i mam akurat na c dysku c, kursy, matura, zadanko. Ale jaki plik? Przepraszam, jeszcze właśnie liczby 1.txt. No i teraz co tu jest nie tak? To znaczy być może to zadziała, a być może to nie zadziała. Dlatego, że trzeba pamiętać, że w Pythonie backslash i niektóre literki, na przykład T, N, to ma specjalne znaczenie. Więc jeżeli akurat mi się tu nie trafi żadna specjalna literka, no to jest szansa, że mi, że mi to zadziała. Ale dla bezpieczeństwa dam tutaj dwa backslashy, które będą mówiły, nawet jeżeli za backslashem jest literka specjalna, na przykład N, czyli new line, to traktuj tego backslasha jako zwykłego backslasha. No Jeżeli to programujecie pod Linuxem, tam gdzie są slashe, no czy pod Maciem, tam gdzie też są slashe, no to ten problem odpada. Pod Windowsem musimy to w ten sposób dla bezpieczeństwa zescape'ować. No i to jest ścieżka do pliku i teraz muszę ten plik w ogóle otworzyć. To jest tylko ścieżka, ja to może źle nazwałem plik, tu mogłem sobie nazwać o ścieżka. Path, o, żeby już po angielsku od razu programować. Path, czyli ścieżka i mamy tą ścieżkę. I teraz muszę zrobić plik, file, i zrobić open. No i co? I podaję mu tą ścieżkę, czyli to. I po przecinku tryb my chcemy odczytać do. do znaczy plik do do odczytu, jako plik tekstowy. No to popatrzcie, tu domyślnie jest. Mode równa się RT. Czyli open for reading i text mode. Czyli w zasadzie nie muszę tego pisać. Gdybym chciał, mogę napisać. Mode równa się. RT, ale mogę to wręcz pominąć i bez tego też zupełnie zadziała, bo my chcemy go odczytać tylko do, otworzyć tylko do odczytu. No i mamy ten plik. I teraz dla każdej linii. For line in file, file, dla każdej linii z pliku, co zrób? No, sprawdź, czy ta linia. Zawiera liczbę, która jest większa od mojego maxa. No to jeszcze nie mam tego maksa. Czyli max. No właśnie, tu po angielsku jak napiszę Max, to jest ten problem, że podświetla mi to na niebiesko jako element języka. Więc lepiej dla pewności tego nie używać w ten sposób. Damy sobie to jako, jako max po polsku. No albo jakiś po angielsku musimy wymyślić max 1. No i ten max 1 to jest 0. Zakładamy, że największa liczba w pliku wynosi 0. Gdyby w pliku mogły być liczby ujemne, to nie mogę tak założyć, bo wtedy mogły być na przykład same ujemne, no i maks mi wyjdzie 0, chociaż tak naprawdę no, w pliku mi na przykład minus 15 to jest największa liczba. Ponieważ są dodatnie, no to zakładam, że to są liczby większe od 0, więc maksymalny jest 0. I teraz, jeżeli linia line jest większa od max 1 u mnie, to wtedy co robię? Max 1 równa się line. No, tylko będzie niestety problem, zaraz mi to wywali błąd. Spróbujmy sobie tak to zrobić, wypisać jeszcze print max 1. No, i się okaże, że nie do końca to zadziała tak, jak chciałem. Dlatego, że Chcę porównać maksa, który jest intem, liczbą całkowitą, zerem na początku, z linią, która jest linią wczytaną z pliku, więc być może tekst. Python nie jest taki mądry, że sobie tu sam rozpozna, czy tam jest tekst, czy liczba. On tą linię potraktuje jako tekst. Gdyby tam było słowo kaczka, to wczyta słowo kaczka. No i teraz, czy kaczka większa od zera? Nie umie tego powiedzieć, dlatego że z jednej strony nierówności ma napis. A z drugiej ma liczbę. Jeżeli z dwóch stron jest liczba, to można powiedzieć, co jest większe. Jeżeli z dwóch stron jest napis, to też można powiedzieć, co jest większe, bo można to alfabetycznie porównać. Ale jak z jednej strony jest napis, a z drugiej strony jest liczba, no to się nie da, i dlatego on mówi, że nie może Troszkę wam tu zasłaniam to ale końcówkę tego błędu widać. Przesunę to, wyżej będzie widać w ten sposób, że znak większości nie wspiera porównania pomiędzy stringiem i integerem. No więc muszę tą linię, zanim ją porównam, to sobie dam number równa się int od line. Czyli zamień mi tą linię przeczytaną na number. No i tu oczywiście muszę mieć number. I tu oczywiście muszę mieć number. I teraz ten program, wykonaj się, wykonał się i tu za moją głową widzicie, jest to liczba 777.044. 777. No i to jest faktycznie poprawna liczba, tak to sprawdziłem wcześniej. Jest to największa liczba, która jest w tym pliku. I dokładnie tak samo muszę znaleźć najmniejszą. Czyli co zrobię sobie, że min1 no i teraz musiałbym wybrać jakąś większą od wszystkich z nich. No jak na przykład wybiorę 0, to może się okazać, że min 1 mi wyjdzie 0, bo będą liczby na przykład większe od tysiąca w pliku. No i żadna z nich nie będzie mniejsza od zera, w związku z tym odpowiedź będzie błędna, bo zera w pliku nie ma. Więc muszę wybrać taką, która jest większa. No i teraz wiemy, że one mają być sześciocyfrowe, bo tak mówi zadanie, tam 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 tam, tam. o tam tam, tam, tam gdzieś tam. O tam u góry macie treść zadania ciągle wyświetloną. No i t, to zadanie mówi, że one są sześciocyfrowe, czyli jeżeli sobie założę 7 cyfr, na przykład jeden milion, oczywiście sklejone zera, tylko tak, żeby było widać, że jest ich 7, no to milion jest na pewno większy od każdej liczby w tym pliku. No to co? To teraz zakładam, że maks, minimum jest milion. W ogóle się nie przejmuję, że one tam są ósemkowe, to mogą być dziesiętne, to nie ma wpływu. No i teraz dodatkowy warunek. Jeżeli number jest mniejszy od minimum, no to moje nowe minimum to się równa number. No i wypiszmy sobie to tutaj. Przecinek na przykład spacja, przecinek. Hmm, minimum 1. Zatrzymaj, wykonaj. No i jest 1002. O, trochę się odsunę, jako, jako ta liczba najmniejsza. No i takie dwie liczby znalazłem w pliku. Jedna z nich jest najmniejsza, jedna z nich jest największa. Musiałbym się zastanowić, jak to teraz w wynikach, bo, bo w zadaniu jest napisane, że do pliku wyniki txt. No więc tak naprawdę musiałbym zrobić jeszcze jakąś ścieżkę nową. Czyli tak. Aha, właśnie, tamten plik mogę zamknąć. File close. Ok, tamten plik, który do odczytu już mogłem zamknąć, i teraz sobie zrobię nowy plik. Może być dalej ta sama zmienna, tylko nowa ścieżka. Tak, czyli path przekopiuję stąd. Tu ma być, ajajajaj, no co jest, wyniki txt, no i teraz muszę to otworzyć, już teraz muszę podać mod równa się wt, że ma być tekstowy, a można dać takie apostrofy, ok, czyli że ma być to write, tekst, no i teraz co, file, File write to się pisze tak, write. I to samo, co jest tutaj w tym pliku, znaczy w tym printie. I oczywiście file.close. Przy odczycie to jeszcze można było pominąć close, natomiast przy zapisie trzeba zawsze zrobić close na pliku, no bo póki on nie jest zamknięty, to on może tego fizycznie na dysku nie zapisać. On może to cały czas buforować system operacyjny, prawda? I dopiero jak mu dam close, no to on musi się zacznie zapisywać na pliku. Czyli file close. No i próbujemy, czy działa. O, coś skopałem. Aha, bo write musi mieć dokładnie nie może tak jak w pięcie być trzy rzeczy, tylko musi mieć dokładnie jedną. Ale to ja mogę sobie tu stworzyć zmienną na przykład na przykład zmienną, zmienną wynik. Wynik równa się to. I tu zrobić wynik. Oczywiście tutaj muszę zrobić plusiki. No i jeszcze uzyskam błąd. Specjalnie go wywołam, żebyście widzieli. O. Podniosę. O, to mogę tu gdzieś sobie przerzucić. To będziecie teraz to. A, nie chcę. Nie chcę się tu zmieścić. O, z boku sobie gdzieś przerzucę. O. O, tu jest tyle miejsca, że możecie spokojnie to mieć. No teraz to jego odgóry zadanie zasłania, ale, ale ten błęd macie. Co się dzieje? Ja chcę dodać inta ze stringiem tym razem. Tak jak wtedy chciałem zrobić mniejszy, większy no to tutaj znowu jest ten sam problem jak dodać dwa stringi skleić jak dodać dwie liczby dodać matematycznie a jak dodać liczbę ze stringiem Python tego nie wie czyli muszę albo zamienić liczbę na inta yy, i liczbę na stringa no albo string na inta no tu nie bo tu mi chodzi o sklejenie żeby skleić yy, to czyli muszę maxa zamienić na stringa i mina zamienić na stringa Sklejam to z tą spacją. Ono no, no jeszcze tu z przodu napisać zadanie 6, 62, 1. Mhm. Max. Tak. Plus. No, teraz już mi się tutaj nie mieści. Nie mieści tu. A min tu. No i teraz to zapisuję do pliku. A, dalej wam tu zasłaniam, musiałbym sobie na chwilę po prostu zniknąć z ekranu. Mam te dwie rzeczy, ale czy powstał mi plik? No jest plik tutaj, wyniki TXT. No i jest, te, te wyniki są tutaj zapisane w tym pliku. Czyli zadanie mamy skończone. To znaczy mamy je skończone o tyle, że jest to pierwsze zadanie. I teraz jeżeli w tym pliku coś będzie, na przykład coś takiego, i ja sobie uruchomię jeszcze raz ten program, wykonuj, zadanko wyniki txt, to tamto zostało zmazane, bo write powoduje, że on marzy. No i teraz jeżeli bym chciał, żeby mi nie kasowało tego, co jest w tym pliku, no to co mogę zrobić? Mogę tutaj, gdzie mam w, zrobić inny typ a, tak? czyli append na samym końcu. Zatrzymaj, wykonaj, wykonało. I jeszcze raz, wykonamy. Zatrzymaj, wykonaj. O, i się dokłada na końcu. Tylko dokłada się bez nowej linijki, dlatego że na końcu tego, co napisałem, wcześniej nie dałem nowej linijki. No ale to są takie różne lu dywagacje, dlatego, że to jest pierwsze zadanie, więc tutaj append nam nie jest potrzebny. Ewentualnie w drugim będziemy robić append. No ale możemy tu jeszcze dołożyć plus. Przejście do nowej linii. O! I teraz, nawet jak będą append, zatrzymaj, wykonaj, zatrzymaj, wykonaj, zatrzymaj, wykonaj, wiele razy wykonuję. No i powinienem mieć wiele razy tutaj. Tak. O! Jest, już są do, do, dopisywane kolejne pod spodem. Także mamy zadanie, które jest przygotowane do tego, żeby dopisywać do kolejnych wyników. No i w ten sposób zrobiłem zadanie 6.1 w wersji Pythonowej. Cześć tu Przemysław. Od kilku lat prowadzę dla Was dwa kanały informatyczne u źródeł programowania oraz edukacja gwarantowana. Na pierwszym znajdziecie treści dotyczące programowania, na drugim treści informatyczne, niezwiązane bezpośrednio z programowaniem. Dzięki tym kanałom możecie za darmo kształcić się i rozwijać swoją wiedzę. Zachęcam wszystkich do prenumerowania tych kanałów. Tak, Ciebie również. Zaprenumeruj kanał. Daj kciuka w górę, może kciuka w dół, napisz jakiś komentarz. Jeżeli napiszesz, jeżeli zareagujesz, jeżeli mój kanał wzbudzi zainteresowanie, więcej osób się o nim dowie i więcej osób się nauczy czegoś nowego. Także zapraszam bądź ze mną.